Kolejny wielki jubileusz Światowego Związku Armii Krajowej. Jedna z najbardziej zasłużonych dla regionu organizacji kombatanckich świętowała 30 lat działalności na ziemi dębickiej. Na okolicznościowej akademii z okazji perłowej rocznicy działaczom towarzyszyli przedstawiciele duchowieństwa, władz różnego szczebla oraz uczniowie, którzy pokazali, że o bohaterach II wojny światowej pamiętają. Imię 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Walczyli za nią, za Polskę niepodległą. I walczyli o nasze dobro, o wolną ojczyznę i o to, żebyśmy mogli teraz tutaj być. Mamy wolność też dzięki tym ludziom, którzy walczyli za wolną Polskę. Wolność to jest wolność słowa. Wojna była czasem rozpaczy, nie tylko dla matek, ale też dla wszystkich osób, dla ojców tak samo, ginęło bardzo dużo ludzi. Powinniśmy też się nauczyć tego, że powinniśmy bronić naszej ojczyzny pod każdym względem i w każdej sytuacji. Możemy uczestniczyć w różnych akcjach upamiętniających, w takich właśnie uroczystościach jak dzisiaj. Na przykład są różne organizowane akademie, gdzie poznajemy różne fakty historyczne. Chodzić do muzeów, oglądać jakieś wystawy, wspominać. Nie powinniśmy zapomnieć o nich i o ich poświęceniu dla nas. Powinniśmy robić jak najwięcej akcji i powinniśmy o nich myśleć też teraz. Na przykład budując pomniki na ich cześć. Przede wszystkim nie powinniśmy tak jakby zmarnować pamięci o nich. I powinniśmy z szacunku do nich tworzyć jak najlepszy świat. Dziś idę walczyć mamo, o Bożeniu w górę.
największej kombatanckiej organizacji w Polsce, jaką jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, zrodziła się właśnie w Dębicy. W 1988 roku podczas uroczystości na Kałużówce AK-owcy złożyli podpisy rejestrujące Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Wpis w sądzie w Krakowie został dokonany 5 kwietnia 1989 roku, a tydzień przed pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w Polsce, 28 maja w Dębicy odbyło się zebranie założycielskie, gdzie AK-owcy w bardzo licznym gronie założyli Dębicki Oddział Związku Żołnierzy Armii Krajowej. I na czele tego związku stanął Władysław Strumski, żołnierz dywersji Armii Krajowej, pisarz, publicysta. My musimy być czujni, i my, i pokolenie pani redaktor, żeby przekazywać tą informację o naszych bohaterach, o tym, jaka była rola Polski w II wojnie światowej, bo próbuje się nam przypisać, niestety są takie ośrodki i w Europie, i na świecie, które próbuje się częściowo przypisać nam współudział w Holokauście, w jakichś tam, powiedzmy, inicjatywach nieszlachetnych. Z tym musimy sobie poradzić, z tym musimy walczyć jako państwo, ale i na naszym podwórku miejskim, powiatowym, i przekazywać młodzieży, jaka była prawda historyczna. Uroczystość w szkole podstawowej nr 11 była okazją do odznaczenia kombatantów i osób, które w ubiegłym roku angażowały się w upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akt powołania rodziny szkół Armii Krajowej i bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego w powiecie dąbickim podpisali dyrektorzy z 7 placówek. Ciężar i obowiązek na propagowaniu tego typu historii, opowiadaniu o tej historii i tej idei akowskiej, będzie ciążył na młodym pokoleniu, czyli na szkołach. I wiadomo, że przejmą to te szkoły, które noszą imię tych bohaterów. Takimi uroczystościami, które wpisały się w kalendarz szkolny, są na przykład rajdy organizowane na Polanę Kałużówka, są uroczystości patriotyczne, również sierpniowe na Polanie Kałużówka, i w tym roku po raz pierwszy, 1 marca, urządziliśmy święto, takie dość skromne, patrona, majora Adama Lazarowicza. Pomnik w Gołęczynie, tam co roku z okazji święta patrona szkoły odbywają się spotkania, gdzie młodzież prezentuje krótkie montaże uroczystości, takie części artystyczne. Składane są wiązanki, znicze, a poza tym bierzemy udział jako szkoła w licznych konkursach literackich organizowanych na terenie Podkarpacia, poświęconych właśnie patronowi. Współpraca ma polegać na tym, że mamy zapraszać się na te właśnie uroczystości patronackie, mamy wymieniać się, młodzież ma poznawać po prostu ideę Armii Krajowej, no i tak na historii poprzez konkursy różnego rodzaju, spotkania. Chcemy, aby właśnie ta historia Polski związana właśnie z Armią Krajową nie zanikła, a żyła właśnie przede wszystkim wśród młodzieży. Jest to taki dobry początek czegoś, co na pewno i nauczyciele, i dyrekcje szkół, które podpisały ten akt, i młodzież, dzieci, będziemy kontynuować. Na pewno będzie się odbywało wiele takich spotkań, wspólnych inicjatyw, jakichś konkursów, pewnie festiwali, być może przeglądów piosenki tej właśnie takiej wojennej czy wojskowej, jakie dzisiaj usłyszeliśmy, więc myślę, że będzie to taka wspaniała, dobra inicjatywa. To jest rodzina szkół, która będzie promować wszystko, co jest związane z Armią Krajową. Będą pisać wspólne projekty i będziemy się spotykać na tych właśnie dobrych imprezach. Nie tylko uczniowie 11 pamiętają o bohaterach Armii Krajowej. Już po raz 15 młodzież z całego regionu wzięła udział w konkursie Armia Krajowa w powiecie dąbickim, organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Bardzo mnie cieszy zaangażowanie młodzieży. Naprawdę jestem pełen podziwu dla nauczycieli, dla opiekunów, którzy opiekują się młodzieżą, i to jest dobrze, że młodzież, dzieci, młodzież, bo to było i dla szkół podstawowych, i dla szkół średnich, że dzieci i młodzież poznają historię regionalną, że uczą się o tym, co było w czasach ich dziadów, pradziadów, także sama radość. Światowy Związek Żołnierzy AK w Dębicy to organizacja pozarządowa mająca na swoim koncie dziesiątki przedsięwzięć, uroczystości i upamiętnień. Z inicjatywy działaczy na terenie ziemi dębickiej zamieszczono kilkanaście tablic memoratywnych i pomników, m.in. w Grabinach, Gołęczynie, Gumiskach i Dębicy. Moim największym marzeniem to tylko, żeby jak najprędzej się ta wojna skończyła i żebym mógł jak najprędzej do Ciebie, kochanie, powrócić. I żyć wzorowo i szczęśliwie z Tobą, kochany mój aniele.